Racing horses, roping, riding, shooting, you know, all of these things were part of the show. The Wild West shows offered Native people suffering under these pressures of assimilation an outlet, an ability to travel, uh, an ability to perform. Ten surowy kraj był pełen bandytów, kowbojów i całego mnóstwa chaosu, gdzie jedyną zasadą było przetrwanie. To był okres, kiedy kowboje i wyjęci spod prawa tworzyli własne reguły, a to, co wtedy szokowało, dziś wprawiłoby nas w osłupienie. Co jeszcze bardziej fascynujące, istnieją fotografie, które doskonale uchwyciły istotę tej epoki. Od publicznych egzekucji przez powieszenie podziwaczny trend fotografowania zmarłych. Tak więc życie tam było wszystkim, tylko niezwyczajne. Mając to na uwadze, takie rzeczy były uważane za normalne na dzikim zachodzie. Zostaw łapkę w górę po więcej takich filmów i napisz komentarz Dziki Zachód, a przypnę ci serduszko. Czaszki Bizonów. To niesamowite zdjęcie mężczyzny, dumnie stojącego obok ogromnego stosu czaszek bizonów w Michigan, jest naprawdę mrożące krew w żyłach. W 1892 roku amerykańskie równiny były domem dla niesamowitych 60 milionów bizonów. Te wspaniałe zwierzęta były czymś więcej niż tylko stworzeniami. Były źródłem życia dla rdzennych ludów, dostarczając jedzenia, odzieży i schronienia przez pokolenia. Były symbolami siły i odwagi dla wielu plemion rdzennych Amerykanów. Jednak gdy angielscy osadnicy pchnęli się na Zachód, szybko zdali sobie sprawę, że bizony są kluczowe dla rdzennych społeczności. Wybijając populację bizonów, osadnicy mieli na celu zniszczenie samej podstawy kultury i gospodarki rdzennych ludów. Podczas gdy angielscy osadnicy powodowali chaos, można śmiało powiedzieć, że ludzie Dzikiego Zachodu czasami bywali jeszcze gorsi Pony Express W dawnych czasach listy docierały miesiącami, ale potem na scenę wjechał Pony Express. W zaskakującym zwrocie wydarzeń skrócił czas dostawy do zaledwie 10 dni. Od kwietnia 1860 roku do października 1861 roku rewolucyjna usługa poczty konnej przemierzała kraj, łącząc San Joseph w Missouri i Sacramento w Kalifornii podczas gorączki złota. Z eksplodującą populacją Kalifornii i jej nowym statusem stanu w 1850 roku, szybka dostawa poczty nie była luksusem, ale koniecznością. Wtedy to centralna firma Overland California and Pikes Peak Express przyszła na ratunek. Założona przez trzech sprytnych biznesmenów. Williama Hack Russella, Aleksandra Majorsa i Williama B. Wodela wiedzieli, że stare dyliżanse były zbyt wolne, więc dokonali odważnej zmiany, zamieniając je na nieustraszonych jeźdźców na koniach. Nagle dostarczanie poczty stało się szybsze i o wiele bardziej ekscytujące z jeźdźcami ścigającymi się przez dzikie tereny. Ta usługa zrewolucjonizowała komunikację, zbliżając ludzi podczas jednego z najbardziej ekscytujących okresów w historii Ameryki. Najbardziej znanym jeźdźcem Pony Express był nikt inny jak William Cody, człowiek, który później stał się znany jako Buffalo Bill. Jak stał się jeźdźcem? Historia mówi, że Cody podróżował na zachód, gdy niespodziewanie natknął się na agentów Pony Express. W akcie przeznaczenia zapisał się na miejscu. I szybko zabrał się do pracy, pomagając budować stację wzdłuż trasy pocztowej. Jego legenda naprawdę zaczęła się, gdy przybył pewnego dnia do stacji i odkrył, że jego zastępca został zamordowany. Bez wahania osiodłał konia i jechał dalej, przedzierając się przez niebezpieczne tereny dzikiego zachodu, aby dotrzeć do ostatecznego celu. Podczas gdy pony ekspres galopował przez prerię, inny niezwykły jeździec miał właśnie wejść na scenę publiczne egzekucje. Publiczne egzekucje często przyciągały ogromne tłumy, pełne podekscytowania, gdy sprzedawcy spieszyli się, by sprzedawać przekąski i napoje rządnym wrażeń widzom. Na dzikim zachodzie publiczne egzekucje miały odstraszać od przestępczości, ale szybko przekształciły się w makabryczne widowiska, fascynujące masy. Smutna prawda jest taka, że system prawny tamtych czasów był chwiejny i pełen błędów. Wiele osób trafiało na szubienice po niesprawiedliwych procesach, a niewinni ludzie czasami kończyli z pętlą na szyi. Co gorsza, mniejszości, zwłaszcza afroamerykanie, były karane znacznie surowiej niż biali, co ujawniało szokującą niesprawiedliwość tamtych czasów. Mimo tej brutalności publiczne egzekucje były przerażająco akceptowane, aż w końcu zostały zakazane pod koniec XX wieku. Pozostawiając po sobie ponure dziedzictwo, które wciąż nas prześladuje. Gdy ciemna kurtyna publicznych egzekucji opada, światło reflektorów ponownie pada na Biliego Kida, który sprawiał, że wszyscy zastanawiali się, czy był leworęczny, czy po prostu mistrzem w zmyleniu przeciwnika. Johnson, pożeracz wątroby, Johnson, pożeracz wątroby, prowadził spokojne życie, dopóki nie uderzyła tragedia. Jego świat się zawalił, gdy jego ukochana żona została brutalnie zabita przez wojownika z plemienia Kruków, zaciekłego bojownika z południowej montany. Można śmiało powiedzieć, że to wydarzenie zniszczyło jego świat i pozostawiło go pogrążonego w żalu i wściekłości. Ta rozpacz szybko przerodziła się w palącą żądzę zemsty. Nawiedzany przez jej pamięć, wyruszył na mroczną i niebezpieczną ścieżkę. Wędrując od miasta do miasta, zyskał mrożący krew w żyłach przydomek, pożeracz wątroby. Przy każdym przystanku wyszukiwał członków plemienia kruków, zdeterminowany by pomścić swój ból. Po pokonaniu jednego z wojowników, zabierał ich wątroby jako trofea, a to był przerażający znak jego gniewu i ostrzeżenie dla każdego, kto myślał o skrzyżowaniu z nim drogi. Ten makabryczny czyn nie tylko podsycał jego pragnienie zemsty, ale także siał strach wśród plemienia kruków, upewniając się, że wszyscy znają jego imię. Jego brutalne działania przypieczętowały jego los, jako jednej z najbardziej przerażających postaci na dzikim zachodzie. Jednak nie wszystkie historie z dzikiego zachodu są spowite rokiem. Niektóre lśnią dreszczem przygody i śmiałych wyczynów. Kowboje nosili różne kapelusze. Kowboje są ostatecznymi symbolami amerykańskiego Dzikiego Zachodu, ale jest jedna rzecz, którą mamy całkowicie źle. Okazuje się, że te duże efektowne kapelusze kowbojskie, które widzimy w filmach, nie były nawet używane podczas ery Dzikiego Zachodu. W rzeczywistości prawdziwym nakryciem głowy kowboja był kapelusz typu derby, znany również jako melonik. Słynny Stetson nie pojawił się na scenie aż do 1865 roku i stał się popularny dopiero pod koniec XIX wieku. Więc co naprawdę nosili kowboje? Spójrzcie na dziką bandę na zdjęciach z 1892 i 1900 roku. Zobaczycie legendarnych bandytów takich jak Harry Longabow, Ben Kilpatrick, Robert Leroy Parker, Harvey Logan i Will Carver. Wszyscy noszący stylowe kapelusze derby. Nawet Bat Masterson, słynny rewolwerowiec i hazardzista, był fanem melonika. Przechodząc od stylowych kapeluszy do surowych marzeń, wejdźmy w świat poszukiwaczy złota, którzy znaleźli fortunę nie w fantazyjnych nakryciach głowy, ale w nadziei na zdobycie bogactwa pod ziemią Colorado. Odwiedzając grup Kalamity Jane i Wild Bill Hickok, byli niezrównaną parą dzikiego zachodu. Hickok, słynny stróż prawa i rewolwerowiec, miał reputację, która sprawiała, że inni wyjęci spod prawa drżeli ze strachu. A potem była Marta Jane Canary, dzika, nieustraszona i znana jako Calamity Jane. W chwili, gdy go zobaczyła, była oczarowana i zafascynowana mężczyzną, który stał się supergwiazdą w pokazach dzikiego zachodu Buffalo Billa. Gdy Hickok wkroczył do Deadwood w lipcu... 1876 roku, ścigając złoto za dnia i hazardując w salonach nocą, kalamity była tuż obok niego. Jednak gdy wydawało się, że ich więź jest nierozerwalna, nadeszła katastrofa. Szokująca śmierć Hikoka zniszczyła świat kalamity i pozostawiła ją z rozpaczoną i zdesperowaną. Po jego tragicznej śmierci kalamity Jane poczuła nieodparty pociąg do jego grobu i zaczęła odwiedzać go raz za razem. W 1903 roku fotografia uchwyciła ją na miejscu, pokazując jak głębokie były jej uczucia do legendarnego rewolwerowca. Czy była zakochaną kowbojką? Czy to było trochę za dużo? W każdym razie romans między Calamity Jane a Wild Billem jest jedną z najsłynniejszych legend dzikiego zachodu i rozpalił wyobraźnię dzięki plotkom o ich spotkaniu w 1876 roku. Podczas gdy Calamity Jane opłakiwała utraconą miłość na zakurzonym cmentarzu, inna dziewczyna walczyła o swoje życie w surowych terenach Arizony. Ale to nic w porównaniu z tym, co zobaczysz zaraz. Legendarna Annie Oakley. Annie Oakley nie była tylko dziewczyną z Ohio. Była bystrą strzelczynią o ognistym duchu. Wychowana w rodzinie, która z trudem wiązała koniec z końcem, młoda Annie wzięła sprawy w swoje ręce. Dosłownie. Z karabinem większym od siebie wyruszała do lasu, a każde pociągnięcie z pustu oznaczało jedzenie na stole. Zanim się obejrzała, szepty o dziewczynie z bronią dotarły do uszu niekogo innego jak Bafalo, bila, Jego. Słynny showman, znany z zapierających dech w piersiach pokazów dzikiego zachodu, dostrzegł w Annie coś wyjątkowego. Jednym odważnym ruchem zaprosił ją do swojego legendarnego Buffalo Bills Wild West Show. Nie wiedziała, że to zaproszenie na zawsze zmieni jej życie. Anni nie mogła powiedzieć tak wystarczająco szybko. Dziewczyna z małego miasteczka z wielkim marzeniem była gotowa podbić świat, i zgadnijcie co, dokładnie to zrobiła. Od momentu, gdy stanęła na scenie, Olśniewała publiczność swoją niesamowitą celnością, trafiając w cele z taką precyzją, że wydawało się to niemożliwe. Ludzie podróżowali z każdego zakątka kraju, a nawet z całego świata, tylko po to by zobaczyć niepowstrzymaną Annie Oakley w akcji. Jednak podczas gdy Annie olśniewała swoją strzelecką precyzją, prawdziwe ikony zachodu były zajęte tworzeniem własnych modowych oświadczeń, choć nie były to te, których byście się spodziewali. James Miller, znany jako Diakon Jim Miller, był mistrzem ukrycia i przemocy, specjalizującym się w zabójstwach i strzelaninach. Uważany za jednego z najbardziej niesławnych przestępców Dzikiego Zachodu w 1886 roku. Ubrany w ciemne ubrania, poruszał się jak cień w nocy, zawsze gotowy do uderzenia. Jego zabójcze umiejętności sprawiły że stał się poszukiwanym człowiekiem dla tych, którzy chcieli pozbyć się rywali, a za swoją mroczną pracę mógł zarobić od 150 do oszałamiających 2000 dolarów. Miller, jak się uważa, odebrał życie około dwunastu osobom, pozostawiając za sobą krwawy ślad. Bandyci, stróże prawa i ktokolwiek, kto mu się sprzeciwił, byli dla niego uczciwą grą. Jego zimne usposobienie i bezwzględne metody wzbudzały strach we wszystkich wokół. Jednak jego panowanie terroru dobiegło końca po tym, jak zamordował marszałka Stanów Zjednoczonych, co rozwścieczyło społeczność. Wściekły tłum, napędzany potrzebą sprawiedliwości, wziął sprawy w swoje ręce i wykonał na nim egzekucję. Jednak podczas gdy Miller spotykał swój los na zakurzonych ulicach dzikiego zachodu, gdzie indziej rozwijał się mroczniejszy rozdział handlu niewolnikami. Wyzysk chińskich robotników kolejowych. Co jest druzgocące w historii tych mężczyzn, to fakt, że pracowali długie godziny za zaledwie jednego dolara dziennie mniej niż połowę tego, co zarabiali ich biali współpracownicy. Ta różnica w wynagrodzeniach podkreślała niesprawiedliwy rasizm, z jakim się spotykali w miejscu pracy. Podczas gdy biali robotnicy cieszyli się lepszymi płacami, Warunkami życia i zaopatrzeniem, chińscy robotnicy zmagali się z przeciwnościami losu. Musieli zakładać własne obozy w surowych warunkach, szukając jedzenia i podstawowych potrzeb, jednocześnie borykając się z dyskryminacją ze strony swoich szefów i współpracowników. Wielu przybyło do Ameryki z nadzieją na lepsze życie, ale zamiast tego znaleźli się w sytuacji złego i niesprawiedliwego traktowania. Często nazywano ich kulisiami obraźliwym terminem odzwierciedlającym uprzedzenia, z jakimi się spotykali. Mimo to byli kluczowi w budowie linii kolejowych, które połączyły Zachód z resztą kraju. Szalone Rodeo. Nie możemy mówić o dzikim Zachodzie bez wspomnienia o zapierających dech w piersiach rodeach, gdzie człowiek i bestia zderzają się w pełnym napięcia wysokostawkowym pojedynku. Te ekscytujące wydarzenia gromadziły ludzi z wszelkich środowisk, celebrując ducha Kowboja. Atmosfera wrzała, gdy rodziny, przyjaciele, a nawet ciekawscy nieznajomi zbierali się na zakurzonej arenie pod rozległym kalifornijskim niebem. Powietrze wypełniały śmiech, okrzyki i kuszący zapach popkornu, tworząc żywą scenę. Potem nadchodzi moment, na który wszyscy czekali. Odważna kobieta, jej długie włosy powiewające na wietrze. Z wprawą prowadzi swojego oszałamiającego konia w kierunku błyszczącego kabrioletu zaparkowanego na skraju areny. Napięcie rośnie, gdy ruszają naprzód. Z zapierającym dech w piersiach skokiem szybują w powietrzu, pokonując samochód z oszałamiającą zręcznością. Tłum szaleje, wybuchając oklaskami, gdy ich okrzyki odbijają się echem po arenie. Ten zdumiewający pokaz odwagi i talentu. Uchwyca prawdziwego ducha Dzikiego Zachodu pasje do życia, przygody i dążenie do czegoś niezwykłego. Podczas gdy opowieści o odwadze i psotach rozprzestrzeniały się jak ogień, kolejna porywająca historia rozwijała się w Dakocie Południowej. Grupa poszukiwaczy złota w chacie. Poszukiwacze złota byli siłą napędową Dzikiego Zachodu, przyciągani na pogranicze obietnicą bogactw. Głód złota był jak płonący ogień, popychający mężczyzn do pośpiechu w dzicz, zostawiając za sobą domy i rodziny. Powietrze było naelektryzowane ekscytacją, wypełnione marzeniami i zapachem możliwości. Opowieści o szybkich bogactwach rozprzestrzeniały się szybko, wywołując zaciętą rywalizację wśród górników gotowych zdobyć fortunę. Każde miejsce poszukiwań było szansą na trafienie w dziesiątkę, a dreszczyk znalezienia błyszczącej żyły złota utrzymywał ich ducha wysoko. Górnicy z błyszczącymi oczami i bijącymi sercami kopali w ziemi, każdy ruch przybliżając ich do bogactwa. To nie chodziło tylko o znalezienie skarbu, to była epicka przygoda, gdzie marzenia budowano na ciężkiej pracy i odwadze. Na tym uderzającym zdjęciu grupa tych mężczyzn stoi ramię w ramię. Ich zniszczone twarze płoną determinacją, po tym jak spędzili dzień na wydobywaniu każdego cennego kruszcu, jaki mogli znaleźć. Podczas gorączki złota górnicy wypełniali prowizoryczne miasta, które wyrastały z dnia na dzień w pobliżu obiecujących miejsc. Stali się symbolami dzikiego zachodu, twardzi, nieustępliwi, zawsze wierzący, że następne znalezisko może zmienić ich los. Nie sposób nie odczuć więzi między tymi ciężko pracującymi górnikami i relacji, którą zbudowali poprzez wspólne zmagania w surowej dziczy. Bessie, krowa. Zaskakująco w tamtych czasach krowy nie służyły tylko do wypasu, czasami pełniły rolę prowizorycznego środka transportu. Przenieśmy się do roku 1907, kiedy amerykański dziki zachód był pełen przygód, czekających na odkrycie. Życie wtedy było dzikie i różniło się od dzisiejszego, ale wśród kurzu i brudu była urocza opowieść o niezwykłej krowie o imieniu Besi. Każdego dnia Besi miała specjalne zadanie. Zabierała siedmioro rozbrykanych dzieci do szkoły. Jakie to urocze myśleć o dzieciach wskakujących na grzbiet krowy, podążających do klasy z wiatrem we włosach i słońcem świecącym z góry. Czuli się jak prawdziwi pionierzy, gdy Bessie niosła ich po zakurzonych szlakach. Oczywiście, mając to na uwadze, nie wszystko było tak radosne i spokojne na dzikim zachodzie. Tragiczne życie Olive Otman. Olive Otman miała zaledwie 14 lat, gdy ona i jej siostra Mary zostały zabrane z domu przez Yawapai, plemię rdzennych Amerykanów. Zostały zmuszone do ciężkiej podróży od 60 do 100 mil do odległej wioski. Tam traktowano je jak niewolnice, zmuszane do zbierania jedzenia i noszenia drewna opałowego, a jeśli nie słuchały, były bite. Po trudnym roku dziewczęta zostały sprzedane podczas międzywioskowego handlu do plemienia Mohave za dwa konie. Mohave byli w lepszej sytuacji i na szczęście milsi niż Yavapai. Jednak gdy wydawało się, że wszystko wreszcie się poprawia, między 1855 a 1856 rokiem nadeszła straszliwa susza, pozostawiając Mochawę zmagających się z brakiem jedzenia i wody. Niestety, Mary nie przeżyła głodu, pozostawiając Oliw, by sama stawić czoła wyzwaniom życia z Mojave. Jednak nie wszystkie kobiety na Dzikim Zachodzie po prostu przetrwały, niektóre łamały zasady i kradły szoł. Kobiety klęczące przed mężami. Na początku XX wieku kobiety klękały przed swoimi mężami w nowy rok, błagając o przebaczenie za swoje przeszłe błędy. Na tym zdjęciu zakurzonej chaty z ciepłym ogniem trzaskającym w kominku, żona klęczy u stóp męża, mając nadzieję na nowy początek w nowym roku. Ta mieszanka pokory i tradycji ukazuje silne role płciowe tamtych czasów, nawet na dzikich ziemiach zachodu. W ostrym kontraście do tego, duch dzikiego zachodu zrodził również niezwykłych ludzi, którzy przekraczali oczekiwania i wytyczali własne ścieżki. Pearl Hart była pionierską wyjętą spod prawa, która dokonała oszałamiającego napadu na dyliżans w Arizonie. Jednak najbardziej interesujące w niej było to, że była kobietą przebraną za mężczyznę, kroczącą z pewnością siebie, gotową stawić czoła każdemu, kto w nią wątpił. Śmiały skok Pearl przyciągnął uwagę i uczynił ją tematem rozmów w całym mieście. Czy możecie sobie wyobrazić zdumione twarze, gdy skradła uwagę wszystkim tym surowym kowbojom? Media nie mogły się nacieszyć jej dziką historią, mówiąc o śmiałych eskapadach, wskoczmy na pokład legendarnego dyliżansu Deadwood, przejażdżki, która obiecuje dreszczyk emocji i ciarki na każdym zakręcie. Grupa Indian Paiute Zanim zostali wypędzeni ze swoich ziem, Indianie Paiute kwitli w oszałamiającej dziczy Jutach. Fascynujące zdjęcie z 1872 roku pokazuje ich żywe życie w wielkiej kotlinie. Ci nomadzi polowali, łowili ryby i zbierali w pełni korzystając z bogatych zasobów wokół nich. Jednak wszystko zmieniło się w połowie XIX wieku, gdy angielscy osadnicy napłynęli, chętni do przejęcia ojczyzny Paiute. Ta fala nowo przybyłych, przyciągnięta obietnicą ziemi i możliwości, zniszczyła spokojne życie plemienia. Z nimi przyszło nie tylko zderzenie kultur, ale także choroby, które przetoczyły się przez rdzenne populacje, pozostawiając Pajutę w poważnie niekorzystnej sytuacji. Gdy osadnicy wkraczali na ich terytorium, napięcia rosły. Pajute znaleźli się w zaciekłej walce o przetrwanie, walcząc twardo, by bronić swoich domów i sposobu życia. Ich odwaga była niesamowita, ale stawiali czoła przeważającym siłom, gdy rząd Stanów Zjednoczonych wspierał roszczenia osadników. Wypchnięci w surowe góry, wielu spajut codziennie zmagało się z przetrwaniem. Diligence Deadwood, ten legendarny pojazd był czymś więcej niż tylko środkiem transportu. Był sercem dzikiego zachodu, łącząc ruchliwe miasta i przewożąc skarby, takie jak poczta i złoto. Z tak dużym bogactwem na pokładzie stał się głównym celem dla śmiałych rabusiów, szukających szybkiego zysku. Jednak nie dajcie się zwieść jego prostemu wyglądowi. Ten dyliżans był jak forteca na kołach, uzbrojony i gotowy do obrony. Odważny zespół wykwalifikowanych kierowców i twardych strażników jechał obok, gotowy chronić cenny ładunek za wszelką cenę. Każda podróż była ekscytującą przygodą, pełną niebezpieczeństw za każdym zakrętem. Bandyci czaili się w oczekiwaniu, gotowi do przeprowadzenia śmiałych ataków, które prowadziły do legendarnych strzelanin, czyniąc każdą jazdę bitwą o wysoką stawkę. Dyliżans Deadwood był duchem pogranicza: śmiały, niebezpieczny i pełen ekscytacji. Czy wolał prawą czy lewą rękę? Przez lata historycy i miłośnicy dzikiego zachodu myśleli, że Billy Kid, niesławny Banita znany z zamordowania aż 21 osób, był leworęczny. Dlaczego? Jedno słynne zdjęcie na blaszanej płycie pokazuje Banitę z pasem na broń po lewej stronie i karabinem Winchester Model 1872 w pobliżu, co sprawiało wrażenie, że jest gotów pociągnąć za spust lewą ręką. Wydaje się to solidnym założeniem, prawda? Jednak istnieją dowody sugerujące, że rzeczywistość mogła być zupełnie inna. Rzecz w tym, że te zdjęcia na blaszanych płytach były tworzone przez odwrócenie obrazu, jak przy robieniu selfie w lustrze. Więc zgadnijcie co? Ten pas na broń najprawdopodobniej był na jego prawej stronie, nie lewej, co oznacza, że karabin był ustawiony tak, by mógł pociągnąć za spust prawą ręką. Gdy Billy zajmował się tworzeniem swojej legendy, Inna dzielna postać torowała sobie drogę przez dziki zachód. Calamity Jane Calamity Jane nie była tylko strzelczynią wyborową i wykwalifikowaną jeśćczynią. Podczas gorączki złota w Dakocie żyła na własnych zasadach w świecie, który często spychał kobiety na margines. To niesamowite zdjęcie z 1882 roku doskonale uchwyca jej walecznego ducha i nieustraszone serce. Stała mocno wśród mężczyzn, zdobywając ich szacunek swoimi imponującymi umiejętnościami i przełamując ograniczenia swoich czasów. Kalamity podejmowała prace zwykle przeznaczone dla mężczyzn, pracując jako zwiadowca dla armii USA, opiekując się chorymi i olśniewając tłumy w salonach. Podczas gdy od wielu oczekiwano, że zostaną w domu, Kalamity Jane wytyczała własną ścieżkę, rzucając się w wir przygód i pisząc na nowo zasady dzikiego zachodu. Ale to nic w porównaniu z tym, co zobaczysz zaraz. Niewolnik na aukcji To potężne zdjęcie z Atlanty w stanie Georgia z 1864 roku pokazuje łamiącą serce scenę na aukcji niewolników, gdzie ludzkie życie było traktowane jak bydło. W tle stoi żołnierz Unii, przypominając nam, że nawet gdy wojna secesyjna szalała, ta okrutna praktyka trwała w najlepsze. Ten szokujący obraz ujawnia bolesną prawdę tamtych czasów. Mężczyźni, kobiety i dzieci, pozbawieni godności i człowieczeństwa, wystawieni na pokaz dla potencjalnych kupców. Ich twarze opowiadają historię rozpaczy, strachu i rozłąki z rodzinami, podczas gdy licytator zimno wywołuje ceny, jakby to było bydło. To oszałamiający kontrast. Z jednej strony zaciekła walka o wolność, z drugiej twarda rzeczywistość niewolnictwa trwającego bez przerwy. Przechodząc od udręki niewolnictwa, nowy rozdział otwiera się w Utah, gdzie cicha siła plemienia rdzennych Amerykanów czeka, by opowiedzieć swoją historię na łonie natury. Podwójnie pochowany Jesse James. Jesse James jest prawdopodobnie jedną z niewielu osób, które nie zaznały spokoju nawet po śmierci. Po burzliwym życiu pełnym napadów na banki i siania zamętu na zachodzie, Jesse próbował osiedlić się na swojej farmie w Kearney w stanie Missouri. Jednak w 1882 roku, po krótkiej próbie ukrycia się, dawny rywal go dopadł i odebrał mu życie. Aby uchronić jego grób przed wandalizmem, rodzina pochowała go na podwórku, ale zgadnijcie co? Ten plan spektakularnie zawiódł. Wieść o miejscu jego pochówku rozniosła się jak pożar, przyciągając ciekawskich gapiów i hieny cmentarne. Zamiast pozostać w ukryciu, ten prowizoryczny grób stał się gorącym punktem dla wszelkiego rodzaju zakłóceń i prób wykopania. Ale to nie koniec dzikich zwrotów akcji. Przenieśmy się do 1948 roku, gdy na scenę wkroczył mężczyzna o imieniu J. Frank Dalton, twierdząc, że jest prawdziwym Jesse Jamesem. Co bardziej zdumiewające, przekonał nawet sąd, by pozwolił mu przyjąć nazwisko niesławnego Banity w wieku aż 101 lat. Dalton opowiedział tak niesamowitą historię, że gdy zmarł, Granberry w Teksasie przekształciło jego grup w obowiązkową atrakcję turystyczną. Jednak dramat na tym się nie skończył. Lata później naukowcy wykopali ciało Jessego z Kerney, przeprowadzili badania i potwierdzili, że to naprawdę on. Dzikie roszczenia Daltona poszły z dymem, ale mito Granberry jako miejscu pochówku Jessego nadal żyje. Salun w Utah. W tamtych czasach salony w Utah były czymś więcej niż tylko miejscami do picia. Były sercem życia towarzyskiego. Jest pewne zdjęcie, na którym kowboj wchodzi do salunu, ale nie przyszedł tu tylko na drinka. Przyprowadził ze sobą konia. Zdjęcie idealnie uchwyca ten zabawny moment, pokazując dzikiego i nieprzewidywalnego ducha tamtej epoki. Salony były miejscem spotkań dla kowbojów i bandytów szukających odprężenia po długim dniu. Nigdy nie wiadomo było, co może się wydarzyć, czy pianista nagle zacznie grać ulubioną melodię, czy może gera w karty przerodzi się w niespodziewany pojedynek. Jedno jest pewne, wśród śmiechu i zabawy, ciemniejsza strona Dzikiego Zachodu czaiła się w cieniu. Słynny doktor Sier Na innym froncie postępu zwróćmy uwagę na niesamowitą postać z Dzikiego Zachodu, doktora Siera. Ten ortopeda był pionierem w leczeniu skoliozy w czasach, gdy złamana kość mogła zatrzymać całe twoje życie. Na uderzającej fotografii zrobionej w jego gabinecie dr Sir ciężko pracuje, badając kręgosłup pacjenta za pomocą unikalnego urządzenia, które sam stworzył. Ta metalowa szyna była przełomem zaprojektowana do korygowania skrzywień kręgosłupa, przynosząc ulgę cierpiącym na skoliozę. Jego przełomowa praca oznaczała znaczący krok naprzód w medycynie ortopedycznej, udowadniając, że nawet w surowym, dzikim zachodzie dokonywał się prawdziwy postęp. Zostaw łapkę w górę, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, ponieważ zaraz przejdziemy do kolejnej ciekawej historii. Natlow. Z drugiej strony mamy Natlowa, ikonę Dzikiego Zachodu, który oferuje elektryzującą perspektywę, równie odważną jak sam Dziki Zachód. Urodzony w niewoli. Życie Nata jest potężną opowieścią o odwadze i determinacji. Na początku XX wieku stał się słynnym kowbojem, znanym szeroko na całym Zachodzie. Nad był mistrzem we wszystkim pętaniu bydła, jeździe na trudnych koniach i strzelaniu z niezwykłą precyzją. Po przegnaniu ogromnego stada bydła do stacji kolejowej w Deadwood na terytorium Dakoty, nasz bohater kowboj nie mógł oprzeć się dreszczykowi dzikiego zachodu. Wpadł na rodeo z okazji Dnia Niepodległości w 1876 roku, zwabiony nieodpartą nagrodą 200 dolarów. Mając wszystko na szali, to była ostateczna rozgrywka, a ekscytacja była elektryzująca. Przysięgał na wszystkie świętości, że zmiażdżył konkurencję, wygrywając każdy konkurs od pętania i wiązania po ujeżdżanie dzikich koni. Na dodatek powiedział, że jego występ przyniósł mu przydomek Deadwood Dick, Nawiązujący do słynnej postaci stanich powieści autorstwa Edwarda Litona Willera. Ale jest pewien haczyk. Lokalna prasa Deadwood, która chętnie relacjonowała każdy szczegół obchodów dnia niepodległości w mieście, w ogóle nie wspomniała o Rodeo. Przypadki takie jak ten pokazują, jak wybiórczy byli ludzie co do rodzaju wiadomości, które chcieli przekazać opinii publicznej. Wydawało się, że mniejszości w tamtym czasie po prostu nie otrzymywały należnego im uznania. Lata później stało się jasne, że Nat Love nie był tylko kowbojem. Symbolizował szerszą walkę Afroamerykanów w tych trudnych czasach. Prawdziwe Deadwood. W Dakocie Południowej żywy fotograf uchwycił tętniące życiem ulice Deadwood w jego świetności dzikiego zachodu. Deadwood było znane ze swojej dzikiej reputacji i szybko stało się magnesem dla bandytów, hazardzistów i śmiałych poszukiwaczy przygód. Ta fotografia, zrobiona w początkowych dniach miasta tętni życiem ludzi i wozów przemierzających zakurzone drogi. Można prawie usłyszeć stukot kopyt i gwar mieszkańców wypełniający powietrze. To tętniące życiem miasto uosabiało prawdziwego ducha dzikiego zachodu, gdzie okazja i niebezpieczeństwo szły w parze. Podczas gdy późniejsze filmy i programy telewizyjne będą upiększać jego historię, to zdjęcie ukazuje Deadwood w surowej, nieprzefiltrowanej formie.